bronią tytułu reprezentantki ALKS Stal Zaksy Kugę, Grudziądz 1, Kaliszanki miały czwarte miejsce rok temu, podopieczne Adama Sieczkowskiego, Iga Wiklińska, Wiktoria Milda, Karolina Urban, Julia Włodarczyk i podopieczne Krzysztofa Dąbrowskiego, Agata Lichosyt, Anna Długaś, Natalia Nawrocka, Roxana Pasternak i... KTK Kalisz. Ale w tym momencie wstrzymam się z komentarzem, ponieważ może być on dla zawodniczek mylący i dla Państwa również. Widzimy naocznie, jak to się dzieje, jakie są różnice, a różnice są niewielkie, chociaż ALKS Stal Zaksy Kugę Grudziądz 1, mistrzynie ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, broniąc tytułu, narzuciły duże tempo i przegięły w tej chwili swoje rywalki. ALKS i KTK Kalisz. Walka o złoto. Walka w walka. Nie ma litości. ALKS Stal Zaksy Kugę Grudziądz 1. Po przeciwnej stronie KTK Kalisz. Coraz większa przewaga reprezentantek ALKS Stal OZX Stal Kugę Grudziądz. Iga Wiklińska, Wiktoria Milda, Karolina Urban, Julia Włodarczyk. O srebro w tej chwili walczą reprezentantki KTK Kalisz. No, zdecydowane już prowadzenie jest zawodniczek ALKS Stal Zaksy Kugę Grudziądz, a że wyścig na dochodzenie, to gdy dojdą drużynę, ale to się już raczej nie wydarzy, bo w tej chwili wyścig wchodzi w decydującą fazę. ALKS